Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak. A dzisiaj z nami jest wyjątkowy gość powracający. Jest to też pierwszy gość tego programu. Piotr Cierkowski. Dzień dobry, Piotr Ziarkowski, Powróciłem. Tak. Dzisiaj uświadomiliśmy sobie. Jest też z nami Piotrem. Patryk Brzozowski. Tak, właśnie. To ja dzień dobry. A to jest motoryzacyjny skrót tygodnia. Dzisiaj uświadomiliśmy sobie, że to 5 lat podobno minęło. Ja tej chwili aż tak dobrze nie pamiętam, ale Piotr pamiętał to lepiej. I to już. To dwa, prawda, 2018 rok. 2018 2017. I to, zdaje Osiem, się... 18, 18, 25 wrzesień. Tak. Dokładnie. Mam to zdjęcie, jeszcze jest, co zrobiłem. To jeszcze bardziej nie, niesamowite, że Piotr dotarł do dokładnej daty, czyli 25 września 2018 roku, czyli jeszcze przed słynną pandemią, która się wydarzyła w 2020. Mamy cały czas, tutaj jesteśmy. Dzień dobry. To jest motoryzacyjny skrót tygodnia, w którym co tydzień, a przynajmniej staramy się robić to co tydzień, opowiadamy wam o samochodach i o różnych ciekawostkach. Z tym podcast, który przetrwał pandemię. E, tak, też. to jest ta zapowiedź? Który, o, który? Podcast, tak. który trwa 5 lat, to, to nie jest byle co. Znaczy, jeśli popatrzysz na różnego rodzaju projekty na Spotify, to takich, które przetrwały te 5 lat, wcale tak dużo nie ma, więc duże gratulacje dla was, że ta formuła żyje. Że goście są naprawdę zawsze bardzo ciekawi. Eee, można się dużo dowiedzieć, jak się interesujesz motoryzacją, ale też nie tylko. Więc tak, gratula gratulacje dla Was. I o, to nam, I o to nam chodzi, żeby też nie dowiadywać się wyłącznie czegoś o motoryzacji, ale żeby to docierało do jak najszerszego grona odbiorców. I jeżeli to nam się udało, to, to jesteśmy ukontentowani. A no, szczególnie, że pewnie grono petrolheadów tak naprawdę kurczy się. To jest moja teza pewnie na dzisiejsze spotkanie. Ale to jest teza, którą poruszyłeś też właśnie te pięć lat temu. To znaczy powiedziałeś, że młodzież nie jest zainteresowana motoryzacją oraz, że w samochodach brakuje weluru. To są, to są dwie najgłośniejsze tezy y, ostatniego Twojego wystąpienia w naszym tak, programie. Tak, ja nie, nie słuchałem swojego akurat podcastu. To znaczy, chciałem się <laughs> przygotować merytorycznie pozdrowienia dla wiadomo kogo w związku z tym y, słowem. To znaczy, ja przysłuchałem kilka podcastów, bo słucham was nieregularnie. To znaczy, konsumpcja mediów jest bardzo różna. Natomiast y, tak, weluru cały czas brakuje, chociaż pojawiają się modele, które ten welur mają. Nie pamiętam dokładnie teraz, to, co to jest, a to jest jeden z japońskich luksusowych samochodów. Jeśli wy pamiętacie, to powiedzcie dokładnie, jaki model. Albo pojawiają się samochody, które mają wykończenie imitujące welur. Tak, tak, to tak, też. Tak, 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 tak. Natomiast no. jeśli chodzi o e, przyszłość motoryzacji, to wtedy chyba bardziej mówiłem o trendzie, który może się wydarzyć, a dzisiaj mam wrażenie, że to jest fakt. znaczy wśród moich znajomych, w moim środowisku też zawodowym jest bardzo dużo osób, które już nie aspirują nawet do posiadania prawa jazdy, więc dla nich jakby motoryzacja zaczyna czymś być naprawdę abstrakcyjnym i sam nie wierzyłem, jak słyszałem rozmowę w trakcie lunchu u nas kiedy jedna z koleżanek z firmy mówiła o tym, jak została przyciągnięta jej koleżanka do firmy i ona powiedziała wiesz ci co, to jest taka trochę firma vintage a ja mówię, dlaczego? No bo zaproponowali jej samochód służbowy i to jest vintage. I to jest vintage, dlatego że no zdecydowanie. dla młodych ludzi jakby nie jest zupełnie obiektem pożądania posiadanie samochodu służbowego, co jeszcze kilkanaście lat temu było wyznacznikiem Twojej pozycji w firmie, Twojego statusu, prawda? Nie tylko własny samochód prywatny, ale właśnie nawet to, że masz samochód służbowy. Dzisiaj to tak. jest świadectwo tego, że to jest firma vintage. To co jest takim pożądanym obiektem, skoro to nie jest samochód? Oj, ja, ja nie wiem, czy jestem akurat y, predysponowany do tego, żeby mówić w ogóle, no ale mhm. absolutnie, kiedy patrzysz na, na to, jak przychodzą ludzie do pracy, to, to jaki dostaną komputer, to jaki dostaną telefon, ale przede wszystkim chyba to, w jakich warunkach się dzisiaj pracuje. To znaczy ten, to, co się po angielsku nazywa workspace, czyli Cała kultura organizacyjna związana z tym, jak elastyczny jest czas pracy, czy to jest czas pracy hybrydowy, w jaki sposób ludzie się ze sobą komunikują, czy firma jest nastawiona na równo, równowagę płci, zachowań. To są chyba dzisiaj rzeczy ważne. Oczywiście to jest pewien wycinek pewien społeczny, natomiast tak, no myślę, że dzisiaj samochód w tym całej układance jest najmniej ważny. Właśnie nie widzę trochę, jak te wartości wykluczają się z posiadaniem auta. Ale no, pewnie też dlatego, wiesz, co, że ludzie, e, to, to chyba jest trend, który przychodzi ze stanów, są coraz bardziej pragmatyczni. Czyli e, tak naprawdę e, myślę, że często myślimy, że nasze wybory są bardzo takie e, emocjonalne, i to jest jakby jedna część prawdy. Natomiast też coraz bardziej myślimy racjonalnie, to znaczy, że jeśli coś kosztuje i nie musimy za to płacić. To tego nie robimy. Znaczy, po co masz jeździć samochodem, jeśli możesz przejechać autobusem e, czy hulajnogą i dzięki temu zaoszczędzisz hajs. Tak. To prawda. To... Ale wiesz co, wydaje mi się, że opinia Piotra jest tutaj bardzo ciekawa, bo dla tych, którzy nie wiedzą, nie słuchali tego odcinka 5 lat temu, ta e, twoja droga zawodowa jest też dosyć interesująca, żeby wypowiadać takie zdanie. To znaczy, tak. jeszcze niedawno pracowałeś dla BMW, dla mini. Tak, to prawda, lunchowałem i cały czas jestem petrolheadem, może bym się nazwał dzisiaj petrolheadem alternatywnym, no bo bardziej wydaje mi się, że motoryzacja ta, która mnie interesuje, to jest motoryzacja, którą można porównać do jazdy konno prywatnie, gdzie po prostu robisz to w bardzo dedykowanym czasie, w taki sposób, który nie wpływa bezpośrednio na duże otoczenie ludzi, prawda, więc... I, i, I no tak, zaczynałem od motoryzacji. Jakby to, to nie jest wyryte w skalę. Muszę powiedzieć, że jeszcze niedawno miałem propozycję powrotu do firmy motoryzacyjnej, na co się nie zdecydowałem, bo wydaje mi się, że jednak motoryzacja, taka, którą my gdzieś tutaj siedząc znamy, no bo jeśli wyprowadzicie 5 lat podcast, jeśli wcześniej się interesowaliście motoryzacją, to ona jednak jest czymś takim, co zaczyna być dla wybranej tylko grupy ludzi. W sensie no, m, coraz mniej ludzi obiektywnie interesuje się samochodami, e, chce posiadać samochód i nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, ale po prostu mniej się jara tym. To możemy... się bardzo szybko zmienia w momencie, kiedy moi znajomi zaczynają mieć dzieci. A. I to na naprawdę hmm. błyskawicznie. To znaczy na nagle okazuje się, że spakowanie wózka, pojechanie za miasto, zrobienie jakiejkolwiek czynności... I to jest moment, w którym moje znajome, moi znajomi zaczynają robić prawa jazdy. Rzeczywiście było tak, że 35 lat bez prawa jazdy, moment, w którym pojawia się dziecko, nagle okazuje się, że podróż autobusem, z wózkiem, z tymi wszystkimi rzeczami staje się dużym problemem. To prawda. Ja myślę, że są takie dwie rzeczy, które posiadanie dzieci zmienia. Po pierwsze, jeszcze kilka lat temu pracowałem w BBC, to ewidentnie we wszystkich badaniach wychodziło, że Posiadanie dziecka powodowało, że zaczynałeś mieć telewizor, dlatego że telewizor to jest po prostu ta niania, którą jesteś w stanie włączyć i zająć swoje dziecko jakkolwiek, nie jest to może bardzo edukacyjne. A dzisiaj masz tablet. Dzisiaj masz pewnie tablet, tak, to prawda, natomiast wiesz, czy po pierwsze posiadanie prawo jazdy, prawo jazdy może służyć do tego, żeby samochód mieć własny? Ale żeby też ten samochód można wypożyczyć, i myślę, że ta dzielona mobilność no, będzie się bardzo zwiększała. Ale tak, pewnie różnym ludziom samochód jest potrzebny mniej lub bardziej. Zdecydowanej większości ludzi obiektywnie prywatny samochód nie jest bardzo potrzebny, i to jest droga, którą gdzieś ja przechodzę, bo kilka lat temu sprzedałem już swoje daily, mhm. przeprowadziłem się do śródmieścia, które jest świetnie skomunikowane. I w większości przypadków dużo łatwiej jest mi dostać się nawet do Was, jakby ze śródmieścia tramwajem i autobusem w sposób przewidywalny, bo wiedziałem kiedy dojadę. W sensie, gdybym tu przyjechał samochodem, może bym zaparkował, może bym nie zaparkował. Natomiast siadając do tramwaju i przesiadając się w autobus, dokładnie wiedziałem, o której tutaj będę, wiedziałem, jaki mam budżet czasowy. I no, te kilka kroków też chyba jest po prostu na koniec zdrowe, żeby. żeby nie siedzieć wyłącznie. Ale to nie jest tak, że zupełnie porzuciłeś motoryzację, bo jak rozumiem, dalej jako Petrolhead posiadasz jakiś fajny, sportowy samochód. Tak, znaczy, wiesz, co, posiadam cały czas dwa samochody sportowe yy, i one, na, jeden z nich yy, w tym roku odpaliłem 5-6 razy. W sensie jeden raz liczę to, że byłem w Alpach, które rzeczywiście są takim. Zawsze wspaniałym doświadczeniem na pograniczu toru wyścigowego, na pograniczu zwiedzania, na, na, na pograniczu obcowania z innymi ludźmi, którzy też, jeśli tam są, to z dużym prawdopodobieństwem po prostu jarają się samochodami. Byłem tam znowu ze swoim bardzo bliskim kolegom, przyjacielem Krzysiem, który do, do, do Alp mnie przekonał I, i to są takie sytuacje, że wjeżdżasz na stację benzynową, widzisz tam na przykład gite truje, M2 i wiesz, że jeśli oni pojadą, a ty pojedziesz za nimi i gdzieś tam się zatrzymacie, to po prostu zaczniecie rozmawiać. Więc to jest bardzo społeczne i przyjemne. Więc tak, samochody, samochody w odpowiednim zakresie cały czas są częścią mojego życia. tak, to prawda. A co posiadasz teraz w garażu? Wiesz co, mam cały czas samochód, o którym mówiłem, jak byłem tutaj w 2018 roku i wtedy wróciłem z długiego wyjazdu po Alpach i to było 46M3, mm -hmm. a cały czas moim drugim samochodem, moją miłością od 2015 roku, więc e, jeśli chodzi o 996, uważam, że byłem tym pierwszy, który już wtedy zwrócił uwagę, że ten samochód warto mieć, i, i to jest ten drugi samochód, którym poza Alpami tak naprawdę e, nie jeżdżę, bo Znowu przemieszczanie się 911 kB po Warszawie tak naprawdę nie ma sensu, po prostu. Ale pojechanie na przykład do pojechanie do Rosalina na konkurs elegancji, pojechanie na wycieczkę poza Warszawę dla mnie jest ok. Natomiast w codziennym życiu zdecydowanie tramwaj hulajnoga i, i metro. Tak, to, 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 to jest. No oprócz tego od 2015 to ten samochód mocno wzrósł na wartości. Bardzo dobrze się wstrzeliłeś, muszę tak, Ci powiedzieć. Tak, to prawda, prawda. To jest też dobra inwestycja, co tu dużo mówić. Pamiętajmy mówisz, o mówisz tym. 3 czy o, 996? o O 99,6. No, no pewnie trójka od... też cały czas. Tak, znaczy też jestem w takim trudnym momencie, ponieważ jestem. Dobry wybór. Tak, jestem. I poza tym to są samochody z tej samej generacji, co też jest ciekawe i to są samochody, które są też kompletnie różne. To znaczy jakby ja czuję się upoważniony do tego, żeby wypowiadać się, czy M3 czy 911 są lepsze, bo znam te samochody właśnie od strony takiego ciśnięcia, głównie po zakrętach, bo to jest dla mnie esencja motoryzacji. To nie jest jakby, to nie jest szybkość na prostej, tylko to jest właśnie to, jak jesteśmy w stanie pokonywać zakręty, jaka to będzie ścieżka i to jest cudowne. No i tak, jeśli spytacie, to 911 bez dwóch, bez dwóch zdań. Nie tak? zaskoczyła mnie ta odpowiedź, ale czy my, powiedz, czy my bo to będzie ciekawy punkt wyjścia do tego, żeby rozmawiać o tej dzielonej mobilności, czy my możemy mówić o tym, gdzie teraz pracujesz, bo to może być... Tak, przy czym jakby ważne jest to, że to, co dzisiaj mówię o moim podejściu do, do tego, jak się przemieszczam, nie jest związane bezpośrednio z tym, gdzie pracuję i też mhm, wiem, jasne. że nie, nie było powodem, dla którego mi tutaj zaprosiliście, bo, nie. bo Mikołaj, jak dzwonił, to nie wiedział, gdzie pracuję, więc. Ale, tak. ale, ten temat, ale ten temat jest ciekawy w kontekście tego, jak właśnie dzisiaj podchodzimy do motoryzacji. Tak, ja, ja pracuję w firmie Bolt, czyli firma Bolt to jest taka, którą, której misją jest jest tworzenie miast dla ludzi, a nie dla samochodów, a na pewno nie dla samochodów prywatnych. W związku z tym to, co dzisiaj się dzieje i jakby jest częścią tego społecznego flow, to jest, to mamy usługi taksówkowe, są hulajnogi, są rowery elektryczne, więc rowery elektryczne, hulajnogi to jest ta dzielona, współdzielona mikromobilność można powiedzieć, na no taksówki to jest bardziej, powiedziałbym, e, tradycyjny sposób na przemieszczanie się, ale też o tyle wartościowy, że e, nie, samochód rzeczywiście amortyzuje się jeździć cały czas, a nie stoi tak jak dużo samochodów prywatnych przez większość czasu na, na parkingu. Jasne. I teraz, czy możemy taką aplikację, bo to się nazywa popularnie aplikacje przewozowe, tak, tak jak na przykład aplikacja Bolt. Czy to można nazwać już dzisiaj car Pewnie nie ma encyklopedycznej definicji car sharingu, natomiast pewnie dla mnie tym car sharingiem to jest to, że można wypożyczyć samochód i samego go prowadzić. Takie usługi w Polsce nie ma, to, to jest Bolt Drive, który jest na przykład w Estonii czy w Niemczech. A czy jest, ale u konkurencji. Tak, w sensie o, o, oczywiście tak. 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 No, jakby to jest Panek m, 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 chociażby, czy, czy wiele innych czy, różnych czy, marek. Na ale to jest car no tak. tak. no. I to jest typowy car Właśnie teraz wracając do, do tej naszej podstawowej usługi, czyli przejazdów, które zamawia się przez aplikację, no to one są w tym sensie car sharingiem, że po prostu nie musimy mieć własnego samochodu, natomiast w takim potocznym rozumieniu to jest usługa taksówkowa przejazdu zamawianego przez aplikacje, gdzie wiemy, znowu wracając trochę do, do, do tych benefitów, wiemy za ile i gdzie dojedziemy. Tak jak w przypadku tramwaju czy autobusu, wiemy też za ile i gdzie dojedziemy, to to powiedziałbym jest porównywalny w tym sensie. O, to, to Ty byłeś ciekawy. No, ja byłem ciekawy. No, po, po, ja cały po, czas po... jestem ciekawy, <laughs> bo to jest to, co się oczywiście. Ja te, tego tematyko, te, tej tematyki absolutnie nie chcę poruszać. Natomiast czy, czy te aplikacje przewozowe. One nie wiem, jak Wasza firma to przewiduje, oczywiście, ale one się kurczą, one mają szansę na to, żeby się rozwinąć jeszcze bardziej, one mają szansę wyprzeć rzeczywiście w jakimś stopniu, w jakimś znaczącym procencie posiadanie samochodu, czy one jednak będą się z tych rynków zwijać? No nie, to znaczy dynamika. Przez, e przez fluktuacje różne, mówię o, o tych zawirowaniach prawnych, mówię o powszechnych przekonaniach na temat. Ludzi, którzy, którzy jakby jeżdżą kierowców, tymi samochodami, tak. kierowców i tak dalej, tak dalej. Dynamika rynku przejazdów z aplikacji jest bardzo duża, to znaczy rynek rośnie globalnie. To jest jakby jeden trend, który jest bardzo czytelny od już kilku lat. Po drugie, do no jednak trendem jest to, że ludzie zaczynają patrzeć na to, ile wydają pieniędzy i teraz... Jeśli nie jeździsz swoim samochodem co najmniej 15 tysięcy kilometrów rocznie, zdecydowanie bardziej ci się opłaca korzystać z alternatywnej komunikacji, czyli jechać pociągiem, jechać tramwajem, jechać hulajnogą. Co ciekawe, na przykład hulajnogi chyba w 40% każdy przejazd hulajnogi jest związany potem z używaniem transportu miejskiego, więc to jest bardzo taki ekosystem współgrający ze sobą czyli dojeżdża się do autobusu albo tramwaju, dojeżdża się gdzieś, potem znowu się przemieszczać na przykład hulajnogą natomiast jeśli, wiesz, dotykasz kwestii kierowców, jakby trudno byłoby od niej tak popkulturowo uciec, dlatego, że jest to temat dziś obecny w mediach. Jakby my bardzo dużo robimy, żeby klienci czuli się bezpiecznie w naszych autach, czyli po pierwsze mamy bardzo daleko idący, zanim to zresztą wprowadził regulator, sposób na weryfikowanie kierowców i to jest jakby pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę. Drugą są różnego rodzaju narzędzia w aplikacji, czy po pierwsze możesz udostępnić Komuś trasę swojego przejazdu, czyli ktoś może e, obserwować, gdzie jedziesz. Po drugie, wprowadziliśmy usługę nagrywania e, dźwięku w aucie w trakcie przejazdu, i to może zrobić zarówno mm, kierowca, bo patrzymy pewnie na bezpieczeństwo jako konsumenci bardziej z naszej perspektywy, ale też jakby ważne jest bezpieczeństwo kierowców. Znaczy to, to może nie jest dla Was oczywiste, bo o tym się mniej pisze, ale e, tak jak bardzo trzeba dbać o bezpieczeństwo m, użytkowników, to też jakby nasi kierowcy Nasi partnerzy, tak naprawdę, bo to nie są pracownicy firmy Bolt, oni też muszą czuć się bezpiecznie. Tak, ale jakby to jest przyszłość tego, jak będą wyglądały miasta, zdecydowanie. Okej. Okay. I też elektryfikacja z tym związana, na pewno. Ciekawe. Tak, no, i, i, jeśli się popatrzy na auta i na kategorie, które, które są dostępne, to, to po pierwsze możesz zamówić na przykład Właśnie. przejazd elektrykiem. Masz też, czy, masz też opcję green? Na pewno? Tak, no masz taką opcję, że to będzie elektryk I, i plus taki ekonomiczny nawet wybór kierowców jest taki, że pewnie jednym z bardziej popularnych typów samochodów to jest hybryda w gazie, prawda, czyli w zasadzie trudno sobie wyobrazić w tej chwili bardziej ekologiczny pojazd do, do, do przemieszczania się. Znaczy wpływ tych no, pojazdów... nie wiem, czy LPG jest takie ekologiczne. No, wciąż jest to lepiej niż diesel, prawda, dwudziestoletni, który którym za chwilę zresztą nie będziesz mógł jechać do, do miasta. O czym też warto jest powiedzieć, w kontekście tego, jak wszystko bardzo się zmienia. No i wyłącznie. Tak, to, tego... to jest wiadomość tego tygodnia w ogóle, że. Tak trwają prace nad tą... Strefą, nad jak strefą, to się nazywa dokładnie? Strefa czystego transportu. Strefa czystego transportu. Nad jej zasięgiem i nad tym, kto będzie mógł do niej wjeżdżać i od jakiego roku. I teraz wszyscy ci, którzy nas słuchają spoza Warszawy, może wymagane jest delikatne wprowadzenie. Patryk, chciałbyś się tego podjąć? Albo Piotrku? ja, co, ja nie pamiętam tego teraz. Ja trochę... Nie znam tego z pamięci, tak, nie przywołam. Ale rzeczywiście tam jest, chyba się zaczyna od normy Euro 3 czy Euro 4, która zostanie gdzieś tam wprowadzona jako ta minimalna, chyba dopiero za dwa lata. Więc to, to nie będą takie szybkie zmiany i to nie będą restrykcyjne zmiany. Natomiast nic więcej na ten temat teraz nie wiem, ale wiem, że wyłączone z, pod tego zakazu będą samochody historyczne według definicji ustawowej. Oraz i... osoby zameldowane w centrum. Tak, więc no o to walczy też, też nie, silnie. Niekoniecznie nie w centrum. Uczestniczy w tych rozmowach, z tego co wiem, z prezydentem Warszawy organizacja Young Timer Warsaw, która organizuje przecież tak, te tak. spotkania cykliczne. Więc podobno spod tego przepisu będą Wyłączone samochody, tak zwane zabytkowe. A i też będą preferencje dla seniorów, to znaczy osoby, które są bardzo dorosłe, też z tego, co czytałem, będą mogły wjeżdżać. Tak by... Natomiast. Wprowadzony zostanie również dodatkowy wyjątek dla seniorów. Osoby do końca 2023 roku ukończą 70 lat, o ile przed 1 stycznia byli właścicielami swoich pojazdów. 1 stycznia 2024, czyli trzeba się śpieszyć, jeśli się jest seniorem w tym momencie. Ale tak, etapy wdrażania to tak, lipiec 2024 ma być pierwszy etap, czyli zakaz wjazdu z silnikiem benzynowym z Euro 2 albo A, wyprodukowanym Euro przed 1997 rokiem. A jeżeli chodzi o silnik diesla, to mówimy o euro 4 i samochody starsze niż 2006 rok nie będą miały wjazdu. Czyli już za rok 2024, tak? myślałem, że 25. Tak. ale to okej. Okay. To sprostowanie. No to 1 no, lipca 2024 roku to pierwszy etap, a drugi etap od 2026 tego jeszcze nie ma dokładnej daty. Tak. No tak, i to teraz pali ich o trochę daty. Jakby ważny jest tak naprawdę kierunek, w którym idziemy. Jeśli popatrzymy na Plac Krzyży po remoncie, to nie ma już tamtego słynnego parkingu, na którym warszawscy Petrolhedzi, spoterzy mieli możliwość stukania swoimi butami w koła zaparkowanych samochodów i oglądania. Ten spot zniknął, prawda? Jakby, ale w jego miejscu pojawiły się drzewa i to pewnie jest bardzo, bardzo dobry kierunek. My sobie, Petrol chodzi miejsce jakieś znajdziemy. Natomiast. Z drugiej strony, pod urzędem parking pozostał. Także też byłbym dosyć. Jest to ciekawe, że. No tak, tak, tak. tak że... to... To, 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 to pewnie jest tak, że władza lubi sobie utrzymywać swoje przywileje, bo chyba w tych kategoriach posiadanie samochodu będzie za chwilę trzeba e, traktować. E, też e, właśnie Krzyś, którego wspomniałem, wspominał o tym, że na pewno wzrośnie teraz wartość wielu e, samochodów na żółtych blachach. One będą mogły wjeżdżać. Czyli dzisiaj Ale to tak... jest chyba tylko wjazd w ileś razy w roku, tak? Z tego co pamiętam. Czy to jest w ogóle wyłączenie takie ja jest całościowe? Jeszcze jedno takie miejsce do, do wykluczenia. Znaczy do znalezienia miejsca na to, żeby wjeżdżać tym starszym samochodem, to znaczy wystarczy być zameldowanym gdzieś, to znaczy wystarczy, że ktoś z twojej rodziny będzie zameldowany. Sam powiedziałeś, mieszkasz w Śródmieściu. Tak. Podejrzewam, że ktoś, kto regularnie tutaj... Będzie potrzebował wjeżdżać do tego centrum, bo na przykład mieszka pod Warszawą, mógłby się zameldować u Ciebie. Przecież to nie zmienia zupełnie życia. Znaczy, po, po pierwsze, rodziny. No, no tak, to znowu zaczyna być trochę drapanie się prawą ręką po lewym uchu. W sensie trzeba kombinować, oczywiście jesteśmy w tym dobrze i to jako będziemy. Właśnie Wydaje mi się, że, że jako naród jesteśmy tak, w tym mam, mistrzami. Mam także tutaj praktykę w gimnastykowaniu się, to prawda. Natomiast w sensie, jeśli odrzucimy to, że ktoś pokombinuje, to, że gdzieś tam są jakieś dopuszczenia i tak dalej. To ten kierunek zasadniczy pozostaje, będzie coraz trudniej mieć pojazd, będzie coraz trudniej nim zaparkować, i jego utrzymanie będzie coraz bardziej kosztowne, a też trzeba oddać, przynajmniej patrząc przez pryzmat Warszawy, że komunikacja i jakość bardzo się w ostatnich latach poprawiła i się poprawi typu projekty jak tramwaj na dojeżdżający do Wilanowa, to jest znowu game changer dla jakiejś części Warszawy, plus właśnie firmy takie jak ta, w której pracuję oraz konkurencyjne. Jakby to, ta, ta możliwość przemieszczania się w sposób tani i ekologiczny, a wszystkim tani chyba to jest ważne i szybki, no po prostu ta oferta jest duża, w sensie to, to się zmienia. Znaczy... Wiecie co, ja y, mam siwą już trochę brodę, więc jakby trochę mogę y, wy, wybiegać naprawdę wiele lat y, do, do tyłu i po prostu... Oj, bez przesady. Okej, okay, miło. Natomiast po prostu rzeczy się zmieniają i to jest jakby fakt. Zmienia się obraz motoryzacji. Myślę, że moglibyśmy zacząć rozmawiać, ile razy ja jeszcze będę mógł pojechać w Alpy swoim spalinowym samochodem, bo w którymś momencie tam ktoś postawi szlaban, prawda, i powie... Hej Piotrek, fajnie, że kochasz Alpy, ale jeśli chcesz przyjechać, to musisz sobie znaleźć samochód elektryczny, w którym teraz będziesz pokonywał te zakręty. No bo to, 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 jest, to jest przed nami. I się po wydaje, że pojawi się inna alternatywa że pojawi się chociażby paliwo syntetyczne że pojawi się, pojawią się samochody na wodór, i być może one będą rzeczywiście głównie dla. Pasjonatów, ale to nie jest tak, że one zostaną zabronione. To nie jest tak, że nie możesz pójść w alpę konno przecież. No, no tak, a, natomiast to, to że A koń dalej pozostawi po, po sobie tak. pewnego rodzaju. Ekologiczne e tak, no, ślad. No, no, ekologiczne śmieci, tak? Także. Wiesz, pewnie naprawdę restomody przeżyją absolutny boom za, za kilka lat. Myślę, że to nas, to nas czeka, że, że jakby dla mnie z takiej perspektywy, chociażby posiadania tego 996, mówicie, jego wartość rośnie. Okej. Okay. Ale do którego momentu? W sensie wartość samochodów, takich jak 9,9,6 czy spalinowych nie będzie rosła w nieskończoność, dlatego że w którymś momencie naprawdę możliwość używania ich zostanie niebotycznie ograniczona, bo nie będziesz miał żółtych blach, bo nie każda 911 będzie uznawana za pojazd tak znaczący dla historii motoryzacji, żeby móc z nim wjechać do, do centrum. I pewnie te naj, w najlepszym stanie auta będą bardzo kolekcjonerskie i będą służyły do jeżdżenia na zloty, gdzie często będą dojeżdżały lawetami. A te, które są w gorszym stanie, no będą po prostu na przykład niezgodne z winem z jakiegoś powodu, będą przerabiane na restomody. I takim samochodem będzie można pojechać w Alpy, tu, tu na pewno. A z drugiej strony chyba bardzo popularne będzie teraz skupowanie tych samochodów z Europy przez y, ludzi poruszających się, na innych rynkach, na przykład wschodnich bądź zachodnich i to dalekich. No Bałkany przeżyją pewnie teraz. No to, to raz, samochodów Bliski Wschód, tutaj w Europie Tak jak jest my bardzo kiedyś dużo. przecież zbieraliśmy wszystkie samochody z Niemiec, Francji. No tak, no jeżeli. Tak, tak jeżeli, teraz to oni raczej. Jeżeli Emiraty no Arabskie, Arabia Saudyjska jeszcze nie skupiły najlepszych kolekcjonerskich samochodów od Europejczyków, a, a jeszcze na pewno wiele pozostało, to to w końcu zrobią. No i tak samo Stany Zjednoczone. Do momentu aż tam nie wprowadzą podobnych restrykcji, a to też pewnie się za jakiś czas stanie. Tak, I ciekawy jestem, jest, czy o tych samych samochodach mówicie, bo pewnie to, co my ściągaliśmy do Polski w latach 90. było dalekie od tego żeby bycia kolekcjonerskie tak. w Dubaju. No właśnie to ja oczywiście. raczej pomyślałem o takich ogólnych samochodach, takich popularnych, a niekoniecznie o tych najbardziej no pożądanych, co, to, klasycznych. Te nadal będą jeździć tak jak dzisiaj, najczęściej jeżdżą poza granicami wielkich miast, także wciąż te strefy czystego transportu tak bardzo tych ludzi nie interesują. Natomiast ja mówiłem o samochodach, Kolekcjonerskich, rzeczywiście wartościowych, klasycznych, które będą ściągane przez inne rynki z Europy, no bo tych w Europie jest. Nadal całkiem sporo, o ile nie zostały jeszcze pościągane właśnie przez te rynki, które wymieniłem, czyli Bliski Wschód, to jest Arabia Saudyjska czy Emiraty Arabskie. No i Stany Zjednoczone też oczywiście, no bo tamte regulacje tak restrykcyjne już na pewno zostaną wprowadzone dużo, dużo później niż zostały wprowadzone w Europie, o ile w ogóle zostaną, ale no, należałoby o tym myśleć też w kontekście tego, kto jest dzisiaj prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc. Czyli apel do wszystkich właścicieli pięknych, sportowych albo wartościowych aut, żeby zrobili z nich auta zabytkowe na żółtych tablicach, bo tak. wtedy. E, Mogę, może jakoś się ustrzegą. Wtedy nie pozwolą na ich wywóz. No, żeby, trzeba mieć zgodę, żeby taki samochód sprzedać za granicę, jak będzie już zarejestrowany jako zabytek. Tak. Więc, tak. Natomiast no, oczywiście zaznaczamy, że to, o czym mówimy, to jest jeszcze melodia przyszłości. To się nie dzieje teraz, w tym roku albo jutro. Natomiast no, sam fakt, że poruszyliśmy ten temat i on się coraz częściej pojawia w, w przestrzeni publicznej, no to świadczy o tym, że jesteśmy już bliżej niż dalej. Słuchajcie, biorąc pod uwagę, że widzieliśmy się ostatnio w tym gronie 5 lat temu... Yy... To na pewno 5 lat temu nikt by nie powiedział, że firma, która daje samochód służbowy, to jest firma vintage. Więc jakby przez 5 lat ta zmiana się wydarzyła. Jeśli się spotkamy na przykład znowu za 5 lat, bo wy będziecie wciąż prowadzić podcast, a ja będę wciąż się interesował w jakimś stopniu motoryzacją, to będzie ciekawe zobaczenie, co w tym czasie się wydarzyło. No bo procesy społeczne są też bardzo e, idące w stronę mm, po prostu ogólnego zrównoważenia. Ja. Trochę mogę powiedzieć o tym, co jeszcze robiłem przez te ostatnie 5 lat. To też zostałem inwestorem, współwłaścicielem startupu, który produkuje roślinną żywność, prawda? Mhm. I to jest kolejna taka, taka rzecz, która znowu jeszcze 10-15 lat temu to, że możesz e, zmieszać proszek z wodą i dostać naprawdę e, pełnowartościowy posiłek, to byłoby coś, co dla ludzi byłoby dużo mniej przystępne niż teraz, prawda? Pięć lat temu to pół biedy to już, już zaczynało, ale piętnaście to było jedzenie tylko dla kosmonautów, które w ten sposób było postrzegane. To były rac, bardzo, bardzo specjalne no. sklepy dla bardzo zapalonych wegan pięć lat temu, a teraz w tak. każdym Lidlu Biedronce są przecież całe sekcje. No, no. Dokładnie, i jakby są, są, pewnie trendy są takie, że po pierwsze ludzie naprawdę świadomi wybierają to, co jest dobre dla nich i dla planety, prawda? A ogólnie niejedzenie mięsa w dużej ilości jest czymś, co jest bardziej zdrowe niż jedzenie codziennie hamburgera i, czy wędliny. To jest jakby jedna rzecz. Druga, no, że po prostu te polityczne zmiany też, czy może geopolityczne, zmierzają do tego, żebyśmy naprawdę walczyli z globalnym ociepleniem, z tym, żeby. Nasza planeta mogła dłużej funkcjonować w taki sposób, jak ją znamy, no bo te procesy są bardzo niepokojące. Także bardzo wiele rzeczy wokół nas się zmienia. Zmienia się motoryzacja, zmienia się podejście do jedzenia, zmienia się podejście do równouprawnienia. Gdybyśmy rozmawiali 10 lat temu, to ta ilość kobiet polityków byłaby czymś nie do wyobrażenia dla nas, prawda? Bo I jeszcze wtedy nie mówiła się polityczka. Tak, nie używało się feminatywów, które teraz są. To jeśli pomyślimy o feminatywach polek i Polaków, prawda, tak bardzo temu, popularnych, to, 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 to jakby ta zmiana jest niesamowita. Jakby to jest uważam bardzo budujące, mhm. e, że nie ma jakby żadnego status quo, że wszyscy są naprawdę, e, mogą być równi i oczywiście świat nigdy nie będzie idealny, natomiast każdy może dokładać swoją cegiełkę i jakkolwiek to górnolotnie brzmi, jak mam, bo, bo mogę podjechać do pracy swoją trójką. Tylko jak, jak myślę o tym 20-litrowym spalaniu na odcinku pomiędzy Placem Zbawiciela a, 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 a wolą, no to to jest trochę absurdalne, prawda? W sensie, że to, to nie ma sensu, to nie jest dobre po prostu. Okay, ale, ale... Tak aczkolwiek chyba rozmawiasz ze złymi osobami. Wiem. To <laughs> Nie, nie chcę ci nic mówić, ale my byśmy pewnie to zrobili. Ja, zdecydowanie. No, <laughs> znaczy, na, na szczęście fajne jest to, że w takim razie y, rozmawiamy i, i, jakby, że coś nas Wiedząc, łączy. Nie że to wszystkim. jest bez sensu, Ta. ale sama przyjemność tego dojechania prawdopodobnie. No, do, tak, Rozumiem też, i... że nie zawsze, ale... No, tak, od czasu do czasu jest to okej. Okay. No, ja muszę od czasu do czasu podłatować akumulator, więc też czasem jadę. Ale wiecie, no, zacząłeś też od tego, że twoje podejście, i też rozmawialiśmy o tym, zanim zaczęliśmy nagrywać, że twoje podejście do motoryzacji się zmieniło. Zupełnie na innej stopie teraz to traktujesz. Że to już jest raczej środek codziennego użytku, a nie obiekt pożądania niesamowity, na który, dla którego byś poświęcił chociażby właśnie swój własny komfort. No i o tym komforcie. Ja na przykład jestem teraz w przededniu, w zasadzie prawdopodobnie wydarzy się to w piątek, sprzedam swoje A35. Na, Jessica? Na raz na zawsze się z nim pożegnam po czterech latach. I to teraz zawsze jak jest sobie, trudny moment. I teraz jak sobie przypomnę, że w 2019 wybierałem ten samochód, a w zasadzie zamawiałem go jeszcze pod koniec 2018 i absolutnie nie rozmawiałbym teraz z Wami tak samo jak e, e, wtedy, tak samo jak teraz. No to pamiętam swoje wybory konsumenckie. One się różniły znacząco od tych, których bym poczynił teraz. Bo jak spojrzeć na to, jak wtedy kupowałem samochód, to wydawało mi się, że najważniejsze jest to, żeby on był sportowy, żeby był krzykliwy, żeby był głośny, żebym czuł nieustającą zabawę, ile kroś do niego wsiadam i tak dalej. A to, czy on będzie jakoś bardzo komfortowy na co dzień, w sumie mnie nie interesowało. Ile broda zmienia, prawda? Tak, czarne t-shirty, czapki, wcale się nie tak. Potem, się ale i tak potem mija kilka lat, i ja dzisiaj zastanawiam się, oczywiście, w cudzysłowie, że, żeby sobie kupić na przykład Skodę Superb. I z moim marzeniem jest Toyota Yaris. Nie powinienem tego mówić, ale A jeśli mówimy o prostych marzeniach. I już mnie nie interesuje jakiś sportowy samochód. Pomijając to oczywiście, że leasingi. Wzrosły niebotycznie, niechrześcijańsko po prostu te stawki dzisiejsze to, to jest zabójstwo. To ja nie wiem, kto sobie może na to pozwolić. To nawet w prostych samochodach. O, w samochodzie, o którym wspomniałem, ten leasing też nie wynosi wcale mało, bo to jest kilka tysięcy złotych. Kiedyś pamiętam 2018 rok to nowe A45 C45 można było mieć mniej więcej za 2,5 tysiąca złotych. Dzisiaj za tyle samo masz Skodę, albo nawet nie. W zależności od tego, jaką opcję, oczywiście, wybierzesz, i tak dalej. Czy jesteś klientem indywidualnym, firmą, yy, to jest, jest parę czynników, ale to tak się proporcje pozmieniały. No I to, i za, to, wtedy, ja, ale to Wtedy paliwo kosztowało 4,50, dzisiaj kosztuje 7,50. To, no to, to jest wszystko coś, co się wydarzyło, coś, co jest realne, i dlatego teraz siedzimy i rozmawiamy. Oczywiście, nadal pozostajemy tymi petrolheadami. Oczywiście, nadal chętnie byś uruchamiał to M3, E46 codziennie rano i jechał nim chociaż nawet te dwa kilometry, byś się denerwował. Bo, bo nie masz jak zaparkować, bo ja o tym wiem. Coraz ciężej jest to zrobić. Dlatego ja jeszcze nie jestem na etapie, na którym stwierdzam: dobra, samochód jest mi niepotrzebny, bo ja nadal czuję tę cząstkę w sobie, która pragnie mieć to auto. I żeby ono to nie nadal znaczy, było w jakimś stopniu bo ty ich pragniesz, a nie tak, potrzebujesz. To są może. pragnienia, a nie potrzeby. Ja na... te dwie rzeczy. Tak, ja na pewno też mniej teraz jeżdżę samochodem, rzeczywiście tak jakoś się stało. Być może też dlatego, że zmieniłem charakter swojej pracy. Ale wciąż jeszcze gdzieś ta cząstka się tli, która mówi mi, no nie, no nie możesz mieć takiego jakby zwykłego samochodu, który, do którego będziesz wkładał tylko wózek i dzieci, bo to nie jest związane też z tym, że ja mi się teraz rodzina powiększa, bo nie. Ale no to już nie jest ten sam wybór. To już jest jakby taki bardziej dojrzały wybór konsumencki niż był 4 czy 5 lat temu. Ja zupełnie inaczej właśnie patrzę na motoryzację i przez to dzisiaj już nie wybrałbym samochodu podobnego do tego, który wybrałem te 4 lata temu. To już na pewno zaczęło mi przeszkadzać to, że on jest niekomfortowy, zaczęło mi przeszkadzać to, że ja, ja bardziej zastanawiam się, czy aby nic się mu nie stanie, bo traktuję go jako członka rodziny że już wolę często go zostawić w garażu i, i wziąć, nie wiem, samochód mojej dziewczyny, o którego się tak nie będę przejmował. No po prostu mam dosyć. Psychicznie też chciałbym od tego odpocząć. Z moją, oczywiście z moim nastawieniem, z moją estetyką i tak dalej. To, to nie każdy musi tak mieć, bo niektórzy mogą mieć auto i za milion złotych i traktować go, jakby było za pięć tysięcy. Są tacy, ale ja tak nie mam. Dla mnie auto musi być w nienaruszonym stanie od początku do końca. Od kiedy go kupię do momentu, aż go sprzedam. I w takim stanie jest moja A35. I w tym momencie powiedziałem sobie: koniec, już więcej tego nie chcę. Nie chcę się przejmować samochodem, nie chcę się przejmować omijaniem studzienek, krawężników i tak dalej, tak dalej. Chcę mieć auto, które będzie mi właśnie służyło, a nie ja będę się martwił. Czy przypadkiem dobrze zadbałem o niego. Czy bardziej się tego emocjonalnego jednak wystąpienia? Ja już to kiedyś słyszałem, niestety. W sensie to nie jest tak, że Patryk pierwszy raz to wypowiada. Nie wiem, czy na antenie, ale już wielokrotnie znaczy prywatnie słyszałem tą wypowiedź. To być może dlatego wygląda na nieporuszonego, bo to nie pierwszy raz. To jest motoryzacyjny katarzis, taka spowiedź trochę tak. Natomiast ja cały czas zostaję fanem. Ogromnym i chętnie bym sobie pojeździł dalej, tak jak jeździłem jeszcze kilka lat, no nawet półtora roku temu, kiedy robiłem to, co robiłem wcześniej. Nadal bym pożył sobie tym życiem, ale jeżeli chodzi o mój wybór, auta, które prywatnie posiadam, no more. Dziękuję. Właśnie, ale wiesz, Patryk, bo mi się wydaje, że to jest, to jest trochę. Twój bardzo personalny problem. To znaczy, ty się wybór. za bardzo przejmujesz. Posiadaniem auta. Ale już abstrahując od tego. Bo, bo to, co powiedziałeś, jest zupełnie niezwiązane z tym, co przedstawił Piotrek. Nie, to jest bardzo powiązane, bo ja powiedziałem, że moje podejście się zmieniło, dlatego, że już nie chcę mieć auta, o które się będę przejmował, ale również dlatego, że na co dzień posiadanie auta sportowego już jest dla mnie niekomfortowe, a poza tym jeżdżę coraz mniej. I w ogóle, tak jak Piotr sam zauważył, auto nie byłoby mi potrzebne, co potwierdziłem, ale jednak poruszam się głównie po mieście, a wciąż ta cząstka takiego petroleda się we mnie tli, więc wolę mieć samochód nadal, okay. niż przesiadać się na komunikację. Ale już nie chcę mieć auta takiego jak mam teraz. Więc jest kilka powodów, to... które w 70% się łączą z tym, co powiedział Piotr. Te 30% jest tym, o, o czym Ty wspomniałeś. Owszem, i to dochodzi, jakby sumując się. Kiedy to się sumuje, dochodzę do wniosku, że już więcej takiego samochodu sobie nie wezmę. Kluczowy jest proces i ja zmiana, która się dzieje. 2016 roku mieszkam na rzeźbo, który jest bardzo dobrze skomunikowany. Bardzo, tak. e, w związku z czym właściwie nie potrzebuję samochodu, tak. e, zupełnie szczerze. Natomiast świadomość tego, że mam samochód pod domem e, no, oczywiście. I, i możliwość tego, że jeśli będzie potrzeba, to pojadę gdzieś, jeśli nie wiem, coś się komuś stanie, będzie to potrzebne. Mogę wsiąść do tego auta i nim ruszyć. Jest tak. Dla mnie psychicznie zauważyłem, bo ja nie mam swojego prywatnego samochodu. Ale jak mam ten samochód prasowy pod domem, którym obecnie mam na, na użyczenie, na testy, albo go nie mam, to nawet jak go nie ruszam cały dzień, to śpię car spokojnie. A jest twoim modelem, jakby się na tym zastanowić, bo nie masz prywatnego samochodu, tylko masz rotujące samochody, które przychodzą z różnych marek i jakby masz świadomość tego, że masz mobilność, ale nie, nie masz. Nie zaspokajesz swojej potrzeby własnym prywatnym samochodem, i to jest chyba paradoksalnie coś, co czeka nas wszystkich. Tak, ja w zeszłym roku robiłem taki film dla, dla Skody, akurat w ramach organizacji, w której pracuję. Robiłem wtedy film zatytułowany albo ogólnie pod takim hasłem Nie, nie posiadać, a, a użytkować mniej o, więcej tak. trawestując. Czyli kult posiadania już jakby wygasa. Bo on był u nas obecny w Polsce bardzo długo. Przecież samochód jest czymś luksusowym. Rozmawialiśmy... Ale mi się wydaje, że dalej jest kult posiadania. No, a, no dalej jest, ale to się zmienia. Oczywiście, no, no, no zobacz... No. Jesteśmy krajem z rosnącą, a szczególnie miastem z rosnącą klasą średnią. No. Albo tym, że wszyscy aspirują do bycia tą wyższą klasą średnią. Motyw posiadania czegokolwiek, co błyszczy, jest drogie, jest z dobrego brandu, jest... No, tak, nieuniknioną częścią przerzuca. tego wszystkiego. I, I ten samochód jest taką, taką perełką. No, gdyby tak nie było, to BMW X7 by się w ogóle nie sprzedawało. No tak, tak, A tymczasem tym jest bo, wielką... Bo ten, ten podcast, chyba jego najjaśniejszym punktem jest zawsze mówienie o najbardziej wyjątkowych autach. Czasami to się łączy z tym, ile ich wyprodukowano, ile kosztują, jakie mhm. mają osiągi. Natomiast umówmy się, że to jest w ogóle mikrokawałek kawałek tak, motoryzacji. Tak. Jakby, e, wciąż to, to jest pewnie ten moment, tego e, jeżdżenia konno dla przyjemności. Teraz e, w takiej ogólnej motoryzacji, pomimo że samochodów z jakiegoś powodu cały czas sprzedaje się więcej, będzie ten pivotalny moment, kiedy m, firmy zaczną produkować samochody pod na przykład car sharing. Będą miały swoje modele. I już, I już to robią. Tak. I tych samochodów będzie na tyle dużo, pod twoim domem na Żoliborzu, że nie będziesz potrzebował dla własnego komfortu i bezpieczeństwa posiadania kluczyka w kieszeni, tylko wystarczy ci to, że wyjdziesz z telefonem, otworzysz jeden z trzech różnych e, pojazdów pod domem i będziesz mógł gdzieś pojechać, również w sytuacji emergency. To jest ten proces, który się dzieje. Mm, tak, oczywiście. Jeżeli by tak było, to, to prawdopodobnie by to spełniało moje potrzeby jednak no, jeszcze nie jesteśmy na tym moment, w tym momencie. Tak, jak... Czy, bo czy, wychodzisz czy... z tym telefonem i samochód jest za 20 minut za piechotę. Tak, jest to... zimno, mokro, brudno, pada deszcz. Nie chcę iść 20 minut czas, gdziekolwiek. Czas będzie płynął, tak jak używamy coraz bardziej feminatywów. Tak samo tych samochodów na ulicy, które będą carsharingiem typowym. Będzie można je wypożyczyć na minuty. Za kilka lat będzie dużo więcej, więc jakby... Trochę odsklejając od, od się od tego tu i teraz, tylko patrząc na pewnego rodzaju trend, to ten trend się dzieje. W sensie to jest, wracając trochę do, do Twojego początkowego pytania, jak, jak takie firmy jak ta, w której pracuję, będą się rozwijały, będą miały się bardzo dobrze, dlatego że będą de facto pozwalały coraz większej ilości osób realizować swoją potrzebę mobilności bez posiadania prywatnego samochodu. Okej, okay. no tu Mikołaj poruszył bardzo ważny aspekt, o którym pewnie zapomniałem albo nie myślałem w tej chwili, poruszył aspekt... Wolności. Samochód to wolność. Owszem, to się zawsze tak kojarzyło, mnie do dzisiaj się kojarzy i na pewno zawsze będzie się tak kojarzyło. Jest, no. Tak jest, nie podważam tego w żaden sposób. Natomiast sam fakt, że przez te pięć lat, pięć lat temu nie rozmawialibyśmy, nie poruszylibyśmy prawie żadnego z tych tematów, myślę, na pewno nie rozmawialibyśmy w tak szerokiej skali o już, elektryfikacji. Chyba i tak największa właśnie różnica w przeciągu tak. tych pięciu lat to, to elektryfikacja, bez wątpienia. Tak, no jak no i tak samo to jak będzie rosła Woli, ilość chodzi? samochodów, które będą dostępne w aplikacji, tak samo będzie rosła ilość ładowarek. No i tak widać dzisiaj, mówi się o, o naszym obecnym prezydencie Warszawy, że rozkopał Warszawę, ale czym jest to rozkopywanie Warszawy? Jest zmianą topografii miasta po prostu. Jest uporządkowywane na nowo, dla nowego porządku jakoś. I oczywiście, że my tu rozmawiamy o tej melodii to przyszłości. Nowy porządek brzmi jak ze Star Warsów. Tak, i <laughs> oczywiście, że my rozmawiamy o czym o procesie, który się dopiero dopełni i tak dalej. I na razie to wszyscy mogą machnąć ręką i powiedzieć, a co tam gadacie, na razie mnie to nie dotyczy. I owszem. No ale te zmiany widać gołym okiem. Wychodzisz na ulicę i widzisz, będzie mniej pasów, będzie więcej torowisk, będzie mniej miejsc parkingowych. Wszystkiego będzie mniej, co jest związane z zatłoczeniem, a wszystkiego będzie więcej, co jest związane z taką infrastrukturą y, współdzieloną y, dla znaczy, Takie jest założenie, i tak ale... dalej. Wiesz co, takie jest, to jest założenie. Teraz wszystko się pewnie. Y, 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 o, jakby gdzieś tam percepcja jest tym elementem, który jest ważny, bo pewnie percepcja nasza. Tego całego procesu jest zupełnie inna niż percepcja kogoś, kto ma dzisiaj 18 lat i pewnie nigdy nie zrobi, być może, prawo jazdy, i mm, dla niego to coś, albo dla, dla kogoś, kto ma dzisiaj 7-8 lat, to co będzie za 12-15 lat, będzie naturalnym stanem rzeczy. Jeśli w ogóle zastanowicie się nad pojęciem y, kwestii umowy społecznej, prawda? na przykład nad pieniędzmi. Jeśli poprosimy naszych rodziców, żeby kupili sobie bitcoina, bo to będzie dla nich dobra inwestycja, to oni go nigdy nie kupią, bo oni nie rozumieją umowy społecznej, która wokół tego jest. Teraz, dla kogoś, kto ma dzisiaj lat 18-20, Pojęcie kryptowaluty w postaci bitcoina jest czymś, z czym on żyje od momentu, kiedy w ogóle zaczął używać komputera. W związku z tym, dla niego inwestowanie czy spekulowanie w oparciu o tego typu dobro jest czymś absolutnie naturalnym. W związku z tym, te procesy, które dzisiaj są wprowadzane przez aktualnie, Wyznaczających trochę przyszłość, że taki prezydent Warszawy rzeczywiście wyznacza przyszłość, to dla ludzi, którzy wejdą w ten model konsumpcji, bo będą musieli dojechać na uczelnię czy przemieścić się po mieście, będzie czymś danym. Będą myśleli o, o nas jako o dinozaurach i mówili: Wiecie, co kiedyś to ludzie mieli samochody na własność. Oczywiście przesadzam, to jest naprawdę odległa przyszłość, ale to, co dzisiaj dla nas jest czymś wyjątkowym, zastanawiamy się, ile to czasu potrwa, dla ludzi za 10 lat to będzie naturalne, to, to będzie codzienność, tak jak codziennością są telefony, które znowu jeszcze kilka, kilkadziesiąt lat temu nie były codziennością. znaczy. Mówmy się w 1989 roku, gdybyśmy powiedzieli jak będzie wyglądał świat dzisiaj, to, to było to absolutnie na poziomie science fiction, a ja pamiętam 89 rok i jakby dzisiaj cieszę się z używania telefonu i widzę jaką po prostu można w krótkim czasie relatywnie po pokonać drogę. Jako tak. społeczeństwo, świat i tak dalej. Tak, to jest taki pozytywny akcent. Bardzo filozoficzny podcast nam wyszedł, taki socjologiczny też bym powiedział. Tak, no to dobrze czasem porozmawiać na takie ważkie tematy. Myślę, że było miło Wam tego słuchać i mam nadzieję, że... Nie, jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy wyszedł czas? jakiś nowy McLaren, żebyśmy zakończyli tak na, na wysokim... <laughs> Wydaje mi się, że już rozmawiamy bardzo długo, dlatego myślałem, że zmierzamy do końca. Nie, nie, nie. Poczekaj, zobaczmy, co. Ja co... tylko chciałbym wydobyć o, od Was e, informację, że jeśli za 5 lat dalej będziecie prowadzili podcast, czego Wam życzę, to znowu się spotkamy i będziemy Ja mogli mam zobaczyć. nadzieję, że, że szybciej się może zobaczymy. co. Dlaczego te 5 <grym> lat mamy ustaleć? No tak, jakby progresja, e, progresja rzeczywiście może nam spłatać figla i będzie można dużo szybciej no, rozmawiać. Tak, co 5 lat to jest dobry okres, żeby taką projekcję, czy społeczną, czy psychologiczną, Wytworzyć. To prawda, Można to by prawda. wtedy zauważyć właśnie, dopiero wtedy zauważasz wszystkie te procesy, które zaszły. No bo 5 lat to jest taki naturalny okres, potem dekada właśnie, a to mniej więcej tak co 5 lat yy, część yy, myślenia się zmienia. Szukałem jakiegoś newsa, żeby rzeczywiście zakończyć jakimś takim e, żebyśmy kontrastem, tak, typu nowe Lamborghini już 900 koni. No nie no, o no tylko... Lamborghini też powinniśmy mówić w kontekście hybrydowym, więc no cóż, tutaj nie masz argumentów. Ale nie, jak na razie jest tylko Porsche Panamera wyciekło, znaczy zaprezentowali nam wnętrze, e, które wygląda jak które wygląda Taikan. jak z brzydkiego tajkana. Dużo piano black, Dużo. Tak. Które uwielbiamy. Tak, jest taki... Ja o swoje dbałem bardzo bardzo skrupulatnie. Ostatnio przecierałem to piano Black. Jedyne, co tam zostawało, to po To się już sprzedał, grzyby. czy się jeszcze nie sprzedał? No nie, no Myślisz, dnia. że jak wejdzie ten odcinek, to. To już będzie sprzedane. Zresztą mam nadzieję. Nie to, żeby okay. mnie jakoś bardzo cisnęło, mówiąc kolokwialnie, na sprzedaż tego samochodu. Natomiast już po prostu psychicznie bym się uwolnił. Chętnie. Ale wiesz co reklamujemy innych. Drodzy słuchacze, jeśli Patrykowi się nie udało sprzedać, w opisie tego, tak. tego podcastu znajdziecie link do ogłoszenie albo do postu na Instagramie, pod którym możecie się zgłosić i prawdopodobnie e, rozważyć zakup e, Jessica. Tak, możecie też ją inaczej nazwać. Chociaż mam nadzieję, że to się nie pojawi. Jeżeli się nie pojawiło, to wiedzcie, że się sprzedał i możecie już płacić. No i zostawcie Patrykowi że wiadomość, nie że, że wam przykro. jesteście nowymi nabywcami, bo samochód warty swojej ceny. Mimo, że zawyżona, jak to mówią, powyżej średniej rynkowej, no ale cóż, trudno. A ty Piotrku, zamierzasz się rozstawać ze swoimi samochodami? Czy to jest tak, że jesteś z nimi jednak związany emocjonalnie? Znaczy jestem związany emocjonalnie i to jest pewnie coś, czym chcę się uporać, ale no, M M3 powinna zostać sprzedana, dlatego, że nie ma żadnego realnego, praktycznego uzasadnienia w tej chwili dla mnie do posiadania tego samochodu. Jeśli chodzi o 996, to, to bym nie chciał. Chciałbym jeszcze kilka razy z nim pojechać w Alpy, dopóki będzie tam można jeździć. E, także. Tak, a co tak, z fotografią? Fotografia? O, no, tak, a propos zmian. Na pewno 5 lat temu bardzo regularnie prowadziłem e, swój Instagram i robiłem dużo zdjęć out I pewnie jestem w punkcie, w którym mój Instagram nie jest tak bardzo świeży, tak jak był. był a kiedyś. przypomnisz nam nazwę? Po polsku mówiąc, basebo.drive, kiedyś tam były tylko samochody, potem pojawili się ludzie z samochodami. Teraz też pojawiają się zdjęcia wyłącznie ludzi, i to pewnie jest kierunek, w którym moja fotografia idzie. Mówiąc zupełnie szczerze, po pierwsze, trochę mi się znudziło fotografowanie tylko aut. Po prostu to, to nie jest mój zawód, tylko to jest moja pasja. Chociaż z wykształcenia jestem również fotografem, to jednak y, trzeba mieć dużo czasu, żeby. Jakby też kształcić się w tym, w tym obszarze. Fotografowanie samochodów, to, co się robiło 3-4 lata temu, to jest zupełnie co innego niż to, to, co się robi teraz. I myślę też, że tak obiektywnie jest po prostu bardzo dużo fajnych ludzi, którzy robią cudowne zdjęcia i wrzucają na Instagram, i moje tam jako same auta nie, nie wniosą niczego nowego. Natomiast pewnie chciałbym dalej prowadzić projekt, który zacząłem. To był taki hashtag mam volume, czyli mhm. pokazywanie ludzi, ich samochodów i historii, które za nimi stoją, wyborów, które za tym stoją, bo pewnie e, myślę, że fajne jest w motoryzacji to, pomijając tą całą historię o tym, że to nie ma sensu, to jednak e, myślę, że ten element ludzki jest bardzo fajny, to znaczy ludzie z jakiegoś powodu decydują się na takie czy inne auto, poświęcają temu swój czas na poziomie wyszukania, przygotowania e, i, i potem też pokazania tego samochodu, w sensie ta kultura myślę, że o ile motoryzacja i prywatne samochody nie są przyszłością, to myślę, że cała kultura związana z tym małym wycinkiem e, będzie cały czas rosła. I myślę, że przez te pięć lat w Polsce kultura e, motoryzacyjna poszybowała naprawdę pod niebiosa. W sensie chociażby e, konkurs elegancji w Rozalinie jest takim przykładem samochody, które tam widzimy. To są y, samochody, których no, nie musiałby się nikt wstydzić, który jest, kto jest nad komu na konkurs deleganca. Więc jakby to, y, to jest coś, co myślę będzie dalej funkcjonowało i pewnie bycie tam, fotografowanie ludzi, którzy przychodzą na takie eventy z ich samochodami y, i opowiadanie tej historii, to jest coś, co mnie dalej interesuje. Więc to jest pewnie taka y, druga zmiana, że tak, jakby ta fotografia poszła bardziej w kierunku człowieka, a nie, y, nie, nie samochodów. Tak, to, to też zmiana. Tak. Ale to w kontekście porównania 2018 z 2023, no to też trzeba by nadmienić, że właśnie zjawisko fotografii motoryzacyjnej bardzo się rozwinęło. Mainstreamowo oczywiście. Tak. Y, no, poniekąd y, takim poletkiem do tego jest Instagram. Oczywiście to pewnie on spopularyzował głównie fotografię motoryzacyjną, ale tych fotografów, takich nazwijmy to nieprofesjonalnych, ale profesjonalizujących się, jest dużo więcej niż w 2018, kiedy to właśnie. Ostatnim razem rozmawialiśmy. Z znaczy, Piotrem. wszystko sprzyja temu, żeby robić dobre zdjęcia. To znaczy, po pierwsze, Ta. jest dużo więcej obiektów, w sensie takich samochodów, które, które warto sfotografować. E, jest dużo, one cały czas w Polsce wypływają, zarówno jeśli chodzi o pojazdy starsze, klasyki, jak i o, o, o nowe samochody, po prostu jeżdżące na ulicy. Znaczy, umówmy się, e, ilość sportowych, drogich samochodów w Warszawie w porównaniu z innymi stolicami europejskimi Aha. jest absolutnie spektakularna. To, 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 tak. to, to jest pewnie jedno z bardziej miast bogatych od tej strony, jeśli pojedziemy, nie wiem, do, do Lizbony, do Berlina, to no to nie zobaczymy jednej trzeciej w ciągu dnia takich samochodów w słoneczny dzień, jak, jak w Warszawie. Także i sprzętowo, i jakby możliwości postprodukcyjne. Myślę, że to, co najbardziej się zmieniło, to, to możliwości postprodukcyjne. Ostatni rok w, w AI Wprowadzony do, do, do Lightroomu czy do, do Photoshopa, też tutaj zostawia możliwość cyzelowania zdjęć w dużo krótszym czasie niż to miało miejsce właśnie. Z posiadaniem zdecydowanie mniejszych umiejętności też. Tak, zdecydowanie. Ale wiesz, na, na koniec... też innych umiejętności tak naprawdę chodzi o efekt ostatecznie, tak? Tak. Równie. Chociaż myślę, że ogólnie umiejętności estetyczne rosną, to znaczy ludzie wiedzą, jak powinno wyglądać zdjęcie, które będzie czyste, dobrze skadrowane będzie po prostu atrakcyjnej, no i tego AI trzeba użyć w celu otrzymania określonego efektu, a nie po prostu, znaczy trzeba eksperymentować, robiąc fotografię, w sensie robiąc tą postprodukcję, natomiast gdzieś tam trzeba mieć wyobrażenie, co ma być na tym. I myślę, że jeszcze kolejna rzecz, która w fotografii się dzieje i to jest taki mój personalny, bardzo niezrealizowany konik. O ile powiedziałem, że założyłem, zainwestowałem w firmę, która robi nowoczesne jedzenie, to nie zrobiłem czegoś, co, co, czego byłem w ciągu tych ostatnich 5 lat bardzo blisko, to nie założyłem galerii fotografii komercyjnej, e, która mm, umożliwiałaby kupowanie odbitek e, w limitowanych, ale jednak dosyć wysokonakładowych edycjach, czy zdjęcie, które będzie miało limitowaną edycję, na przykład do 100 sztuk. E, I teraz widzę, że to się dzieje, bo to jest znowu trend, który przychodzi z zagranicy, gdzie fotografowie sami. W ten sposób zaczynają podchodzić do swojej, e, do swojej pracy. Chyba Tomek Sarna ostatnio. Sarna, czy Sarnowski, przepraszam. Sarna. Sarno, dobrze, Sarna. E, pozdrawiam serdecznie. No, wy, wypuścił bardzo ładnie wydane swoje zdjęcia z odbitkami, z certyfikatem. On też jest po prostu zwyczajnie dobrym fotografem, więc jakby tutaj jest ileś rzeczy, ma, ma swoją estetykę i to też jest taki rozwój fotografii, który się teraz dzieje, prawda? Czyli ci ludzie, którzy mają pewnego rodzaju predyspozycje, wyczucie i są jakimiś osobowościami, jakby chcą wyjść poza tej percepcji instagramowej, gdzie jest dużo, bardzo dużych rzeczy, ale bardzo podobnych do siebie i chyba coraz bardziej, nawet nie to, jakie zdjęcie zrobimy, tylko jakie zaprezentujemy. Jaką ono będzie miało wartość na poziomie nie wiem, zyskiwania na wartości dzięki pracy, którą ten ktoś na co dzień robi, to, to też jest ciekawe, co się wydarzy przez te 5 lat. O 5 lat temu byśmy nie gadali o tym, że ktoś chce sprzedać odbitkę za 2,5 koła z samochodu. No. To prawda. No i oprócz tego, ale już nie wspominajmy, nie poruszamy tego, zjawisko karspotingu też na pewno się rozwinęło i to bardzo mocno. Ja, ja kiedyś... W ogóle w zasadzie to przez te 5 lat powstało, no bo przynajmniej w Polsce wykształciło się. Tak, i doszło też do tego punktu, że ludzie, którzy byli postrzegani przez, jako carspotterzy zaczynają, zaczynają bardzo się od tego odcinać. To znaczy dzisiaj jakby tak. albo jesteś fotografem samochodów, albo jesteś spoterem. spoterem. I to, tak, to bardzo to długo to było połączone. Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. No, wszystko się zmienia i szczerze mówiąc e, te rzeczy są wszystkie na około coraz fajniejsze i to mi się na przykład mega podoba, natomiast... Ilość wszystkich dobrych rzeczy zaczyna mnie przerażać. To znaczy, po prostu konieczność jakby tej selekcji bycia trochę takim własnym dla siebie kuratorem tego, co się odbiera, jest, jest gdzieś tam ważna. No, znowu, kilka lat temu obserwowaliśmy pewnie bardziej 100-150 kąt. Dzisiaj tych rzeczy, które klikamy, żeby obserwować, ja nie wiem. Ja próbowałem na swoim Instagramie obserwować 911 profili. Wiadomo, dlaczego 911. Teraz mi się trochę ta liczba wymsknęła, muszę znowu zrobić porządek. No ale jakby na koniec potem i tak Instagram i algorytm za mnie robi tą kuratelę. Więc tak. y, to, to, to jest pewnie. Wyzwanie dzisiejszego świata to ustalenie własnej agendy, moi drodzy. Panta Ray, wszystko płynie oczywiście. To jest chyba najlepsze podsumowanie. Kuszeniem różnorodnością, tak? Tak, tak. Dzisiaj porozmawialiśmy oczywiście filozoficznie so, socjologicznie. Jak to nazwałeś I, i, i tak. No wychodząc od motoryzacji oczywiście. No i dlatego... Wiesz, jako socjolog kolejny, mogę coś nazywać. Oczywiście, po, po raz kolejny potwierdza się teza o tym, że od motoryzacji można wyjść do wszystkiego. Motoryzacja jest jakby projekcją... Y, całej reszty, więc wspaniałe podsumowanie. Ja bym wyszedł do takiego, Dobrze. skonstatował to takim wnioskiem. Dla mnie Pamiętajcie to jest o tym, żeby subskrybować, niezależnie od tego, gdzie słuchacie. Warto rozmawiać o motoryzacji, tak. moi drodzy, dziękuję bardzo. Pamiętajcie, żeby wejść na profil Piotrka, tak basebo.drive. Tak tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie i miło się z wami i fajnie rozmawiało. Myślę, że, że, dziękujemy mam myślę, że ktoś wynieśli dla siebie coś wartościowego. To my dziękujemy za to, że przyszedłeś Dzięki. po tych pięciu latach. Tak. Patryka możecie śledzić jako kameralnie, mnie jako okiem kierowcy, a nas jako e, motoryzacyjny skrót tygodnia. Oczywiście też nie wolno zapomnieć o naszym realizatorze. E, Karol Homka e, siedzi za kamerą e, i ją nie rusza. Tak, jeżeli chodzi o klasyczne samochody, to też. Tak. No, Oczywiście. klasyczne Mercedesy. Nawet. Tak jest. Bardzo wąska taka specjalizacja. No, zdecydowanie. Mnie bardzo interesuje. Oraz jachty razie. ostatnio Karol a, okay. też. No dobrze. W każdym razie dziękujemy Wam bardzo. To był motoryzacyjny skrót tygodnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!